Cześć. Od naszego powrotu z Islandii minął już miesiąc. W tym czasie zdążyliśmy pochwalić się wszystkimi miejscami, wszystkimi filmami, które nakręciliśmy na miejscu. Przy czym było to na zasadzie, że każdemu miejscu czy każdej wycieczce poświęcony był osobny filmik. Natomiast dzisiaj robimy szybki przegląd wszystkich miejsc. Jeżeli wybieracie się do Islandii, jeżeli chcecie to zrobić zimą tak jak my, to może będzie dla Was właśnie fajny, użyteczny materiał i będzie może inspiracją do Waszych podróży. W filmiku poza tym postaram się dodać informacje, które wcześniej nie znalazły się być może w czasie tych filmików, które nakrywaliśmy w poszczególnych miejscach. Zaczynamy! Już pierwszego dnia, w kilka godzin po przylocie, mieliśmy to szczęście, żeby zobaczyć zorzę polarną. A musimy przyznać, że był to jeden z powodów, dlaczego chcieliśmy się wybrać do Islandii właśnie zimą. Jak polować na zorzę polarną? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby w ogóle móc ją zobaczyć? Jak ją fotografować i jak zrobić film z zorzą polarną? Dowiecie się już wkrótce, za kilka dni, w osobnym filmie, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie samej zorzy polarnej. Park Narodowy Þingvellir to miejsce bardzo ważne dla Islandii. Pierwszym powodem jest to, że tutaj w 1930 roku zebrał się pierwszy demokratyczny parlament, który regularnie obradował aż do końca XVIII wieku. Drugi powód to fakt, że tutaj znajduje się zetknięcie i granica płyt tektonicznych euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej. Poza tym na terenie Parku Narodowego znajduje się wodospad, do którego dotarliśmy, ale nie mieliśmy okazji podziwiać ze względu na fakt, że był cały skuty lodem. Z informacji praktycznych warto wiedzieć, że jeśli wybieracie się tutaj zimą z Reykjaviku, nie należy sugerować się temperaturą w stolicy Islandii. Tu, mimo że odległość jest stosunkowo niewielka, to raptem kilkadziesiąt kilometrów, temperatura może być nawet o kilkanaście stopni niższa, co nam się dokładnie przydarzyło. Tu temperatura po dojechaniu sięgała nawet do minus 25 stopni. No i druga kolejna sprawa, o której wspomniałem już w filmie poświęconym Þingvellir. Jeżeli będziecie na głównym parkingu, trzeba pamiętać, żeby wejść do Visitor Center i uiścić w automacie opłatę parkingową. Tuż przy drodze numer 35 znajduje się wulkan Grímsnes, wygasły oczywiście, a na dnie tego wulkanu, w jego kraterze, znajduje się jeziorko Kerit. W miesiącach ciepłych wygląda dosyć spektakularnie ze względu na kolor wody w tym jeziorze, który z kolei jest skutkiem składu mineralnego wody w jeziorze oraz głębokości jeziora, które wynosi 55 metrów. Zimą widok nie jest może aż tak spektakularny. Można wejść na krawędź tego krateru, podziwiać jeziorko zamarznięte z góry. Schodzenie do jeziora jest trochę utrudnione ze względu na fakt, że ścieżki do niego są mocno oblodzone. Więc jeżeli ktoś chciałby zejść do tafli zamarzniętego jeziora, no tutaj raczki albo inne nakładki antypoślizgowe na buty są po prostu obowiązkowe. W języku staronordyckim słowo geisa znaczy tryskać. I od tego słowa pochodzi znane nam dobrze słowo gejzer. W dolinie Haukadalur w południowo-zachodniej Islandii znajdują się jedyne czynne gejzery w Europie. Największy z nich, Strokur, tryska regularnie co kilka minut, wyrzucając w górę słup wody nawet do wysokości 30 metrów o średnicy 3 metrów. Jak widać na filmie, nie brakuje chętnych do obejrzenia tego niecodziennego widowiska. Do gejzerów idziemy z parkingu, który znajduje się po drugiej stronie drogi. Parking jest bezpłatny. Przy parkingu znajdują się dodatkowo sklepy i restauracja. Wstęp na sam teren jest bezpłatny. Wodospad Gullfoss to obowiązkowy punkt na trasie w tak zwanym złotym kręgu.
Nie jest on największym wodospadem w Islandii, ponieważ liczy tylko 33 metry. Składają się na niego dwie kaskady i w ciągu każdej sekundy spada 110 metrów sześciennych wody. Zimą widok nie jest może aż tak wspaniały, ze względu na fakt, że spora część wodospadu pokryta jest śniegiem i lodem. Śnieg i lód po prostu ukrywają część fantastycznie spadającej, przewalającej się przez skały wody. Ale i tak warto tam się wybrać. Jeżeli chcielibyście odrobinę odpocząć, polecamy wizytę w Blue Lagoon. Można się tutaj wymoczyć w solance, która wydobywana jest z głębokości 2000 metrów i ma temperaturę 38 stopni. Dodatkowo w pakiecie dostaniecie maski nakładane na twarz i w zależności od wybranego pakietu będzie to jedna bądź trzy maseczki. Bilety wstępu można kupić zarówno na miejscu, jak i zarezerwować sobie wejście online przez stronę www. I łatwo zauważycie, że wejście w godzinach porannych i wieczornych jest nieco tańsze niż w środku dnia. Warto o tym pamiętać. Do unikalnych miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć, będąc zimą na Islandii, należą jaskinie w lodowcu Vatnajökull. Dostępne są tylko od jesieni do wiosny, ponieważ przez pozostałą część roku w tych jaskiniach płynie woda. No i ciekawą sprawą jest fakt, że w każdym roku, w każdym sezonie zimowym te jaskinie wyglądają inaczej. Ze względu na fakt, że w ciągu lata po prostu się zmieniają. Takie wycieczki organizowane są codziennie, dwukrotnie, z laguny Jökulsárlón. Przy czym zalecamy Wam wybranie tej wcześniejszej. Dlaczego? Dlatego, że będziecie mogli podziwiać wschód słońca, będąc wewnątrz jaskini, a wierzcie mi, kolory są wtedy niesamowite. Każda wycieczka wygląda w ten sposób, że najpierw jedziemy super terenowym samochodem z laguny Jökulsárlón bliżej lodowca, potem około 30 minut pieszo i jesteśmy w jaskini. W czasie drogi rozglądajcie się uważnie na wszystkie strony, dlatego że na wschód od Jökulsárlón w sumie w Islandii żyje 14 tysięcy reniferów. I właśnie tam można je spotkać. Tuż przy lagunie Jökulsárlón znajduje się Breiða Merkursandur, czy jak kto woli, diamentowa plaża. Plaża jest czarna, ponieważ jest utworzona z piasku wulkanicznego i znajdują się na niej tysiące brył lodu pochodzących z lodowca. Od najmniejszych aż po takie, które naprawdę mają spore rozmiary. Jeżeli tylko ustawimy się pod odpowiednim kątem w stosunku do słońca, to padające promienie słoneczne dadzą taki efekt, że wydaje nam się, jakby na plaży rzeczywiście rozsypano tysiące diamentów. Zaledwie kilka kilometrów na zachód od Jökulsárlón, u podnóża lodowca, znajduje się laguna i jezioro Fjallsárlón. Jest tam również parking, w związku z powyższym możemy zjechać z głównej drogi i po kilku minutach spaceru podziwiać to urokliwe miejsce. Na półwyspie Snæfellsnes jest mała plaża, nazywa się Ytritunga i słynie z tego, że niemal zawsze można tam spotkać foki. Zatem jeżeli chcecie obserwować foki w ich naturalnym otoczeniu, trzeba się tam wybrać. Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby oczywiście zachować bezpieczną odległość od zwierząt. Niedaleko od plaży Ytritunga znajduje się Budakirkja. To czarny kościół, drewniany, 170-letni, który zbudowano dosłownie pośrodku niczego. W okolicy nie ma żadnych zabudowań, żadnych wsi, żadnych miejscowości. A dzisiaj jest to miejsce często odwiedzane przez turystów.
Poniżej znajduje się czarna wulkaniczna plaża. Jeżeli jednak będziecie chcieli do niej zejść zimą, pamiętajcie o rakach. Kilka minut drogi od Czarnego Kościoła znajduje się wodospad Bjarnarfoss. Jest wysoki na 79 metrów, woda spływa z samego szczytu skały i latem wygląda naprawdę dosyć ciekawie. Niestety, zimą w większości pokryty jest śniegiem i lodem. Chyba najbardziej znanym elementem na półwyspie Snæfellsnes jest góra Kirkjufell wraz z wodospadami Kirkjufellsfoss. To tutaj m.in. kręcono niektóre sceny z Gry o Tron. Ze względu na swój kształt góra Kirkjufell nazywana jest często czapką czarodzieja. Jeżeli popatrzymy na nią lekko z boku, okazuje się, że jest podłużna i przypomina świątynię, stąd nazwa Góra Kościelna. W odległych czasach duńscy żeglarze nazywali ją również Górą Cukru. Jeżeli oglądaliście serial Wikingowie Valhalla na Netflixie, to na pewno wiecie, kim był Leif Erikson, główny bohater tego serialu. I jak widać, ma w Reykjaviku swój pomnik. Mało tego, przypisuje mu się nawet odkrycie Ameryki. Pomnik znajduje się tuż przed katedrą Hallgrímskirkja, do której również warto zajrzeć. Możliwy jest wjazd windą na sam szczyt wieży, skąd można podziwiać panoramę Reykjaviku. Jeśli zostajecie w Reykjaviku, warto wybrać się do Muzeum Perlan. Położone jest niedaleko centrum, na wzgórzu i oferuje, zgodnie ze swoim hasłem, niemalże wszystkie cuda Islandii, tylko w wersji wirtualnej. Mamy tutaj jaskinię lodową, mamy wirtualny pokaz zorzy polarnej, mamy sporo ekspozycji poświęconych wulkanologii, lodowcom oraz historii samej wyspy. Wybierając się do Muzeum Perlan, trzeba sobie zarezerwować co najmniej kilka godzin, a po zwiedzaniu na ostatnim piętrze możemy coś zjeść. Muzeum ma ponadto taras widokowy 360 stopni. I ostatnią atrakcją, do której odwiedzenia chcielibyśmy Was namówić, jest Lava Show. Pierwsza taka placówka powstała w miejscowości Vík, zaraz po erupcji wulkanu Eyjafjallajökull, tej, która w 2010 roku uziemiła całą Europę i niemożliwe było odbywanie podróży lotniczych. Jesienią 2022 roku otworzono drugą taką placówkę w Reykjaviku. Pokaz trwa około 50 do 60 minut. Na początku możemy obejrzeć krótki film poświęcony wulkanologii i Islandii, a w dalszej części prawdziwa, gorąca lawa wypływa między widzów. W czasie pokazu oglądamy różnego rodzaju eksperymenty z gorącą lawą, a prowadzący całą prezentację w tym samym czasie opowiada różne ciekawostki na temat wulkanologii, na temat samej lawy. Cały pokaz prowadzony jest w języku angielskim. Mamy nadzieję, że ten krótki przegląd wszystkich atrakcji, które obejrzeliśmy, które odwiedziliśmy na Islandii, podobał się Wam. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. I oczywiście zapraszamy na kolejne filmy z innych kierunków, z innych lokalizacji, które będą pojawiały się na naszym kanale. Cześć!